Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 8 odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, ostatnio otworzyliśmy sobie przejście tutaj we wodzie. W ogóle ja mam coś bardzo cicho grę i w ogóle nie ma muzyki żadnej. Tak dziwnie. Spróbujmy może zapisać grę i wczytać. Bo się zrobiło tak dziwnie za cicho. Nie, tak po prostu ma być. Cóż, ostatnio otworzyliśmy sobie tę kratę i będziemy tutaj korzystać z możliwości wpłynięcia. Mam tylko nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy. Chociaż już widzę, że chyba sobie zrobię. Dobra. Nie wiem, czy zdążymy wypłynąć. Trochę pływania tutaj mimo wszystko jest. No, tak na styk. No. Tak na styk. Dobra, już widzę, że źle sobie trochę wpłynęłam, także skorzystajmy z okazji. I płyńmy tędy. Nie wiem, czy właśnie nie zrobiłam błędu i czy nie płynę przypadkiem z powrotem. Ale nie, bo nie kojarzę tych kratek, więc chyba jesteśmy na dobrym. Jak najbardziej, mamy nową lokację, czyli grobowiec Tihokana przed nami. No, tutaj od razu będą baszczurki. A nawet tylko jeden? Ha, dziwnie. Tutaj jednak powinnam do przodu sobie to przesunąć, bo potrzebujemy otworzyć dźwignię. Utknął nam gdzieś jeden szczurek. No dobra. Dobra, muszę sobie przysunąć to bliżej jednak. Tak powinno być dobrze. Nie wiem, czy ten szczurek nie jest tutaj na dole przypadkiem. Jak najbardziej, były aż dwa nawet. No i mamy to. O, to jest ten etap, gdzie mamy aligatory na dole. Od kiedy hahaha pisze się przez CH? To chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, wiecie? Dobra, skorzystajmy. Widzę, że tutaj mogę coś zrobić, więc niech to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię. Dobra, czyli napuszczamy sobie więcej wody. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jest punkt kontrolny, więc coś na pewno to jednak dało. Ach, no tak, nie przeszlibyśmy przecież dalej. No jasna rzecz, tam nie ma sensu na razie chyba iść. Tam nic nie ma. A tu jesteśmy w dupie. Okej. Czyli co, jednak niepotrzebnie napuściłam tę wodę? Ej, mogłam coś tutaj dotknąć. Co ciekawe, tej skrzyni. O kurde. Mamy problem. Au. Wow. A, bo ja mam ruszać strzałkami, tak? No to mam... Dobra, to wiecie co, weźcie mnie już zagryźcie lepiej, bo to nie ma sensu.
Dobra, czyli może jednak nie będziemy na razie napuszczać wody. Mogę chyba w każdej chwili tej wody się pozbyć, więc zróbmy to. Bo nie do końca czaję, czy jest mi to potrzebne. No tutaj wygląda, jakbym miała nie doskoczyć, ale... Aha, dobra. Czyli jednak niepotrzebna mi na razie chyba ta woda. Albo jednak jest mi potrzebna? No, ale może byś nie spadała mi na dół. Tam możemy zejść, ale to trzeba zrobić w bezpieczny sposób. Ty, a może by się tam przechuśtać? O, na przykład tędy. I teraz właśnie tutaj i zejdziemy sobie na dół. A nawet nie na dół. Tutaj po prostu się dostanę. Ale... A gdyby tak... O, właśnie, zejdziemy. To jest max. No niestety dostałam. Nie wiem, czy potem się dostanę tam, gdzie będę chciała. Weźmy, zmienimy broń na strzelbę. Cześć, pan aligator. Padniesz kiedyś? No jasne, że padniesz. Dobra, to było całkiem pomocne, wydaje mi się. Tu możemy wejść na górę. Tam możemy jeszcze bardziej obniżyć poziom wody. Okej, wychodzi na to, że zależałoby nam chyba na obniżeniu poziomu wody. Sporo apteczek tutaj leży. Okej, tam są dalej aligatory. Czy tam krokodyle, jak kto woli. Tu możemy się wspinać. Szczerze nie pamiętam, co my musimy tutaj za bardzo zrobić, więc to na pewno nie jest na plus dla mnie. Spróbujemy użyć tego. No i mamy aligatory na samym dole. Już czaję, na czym polegają moje błędy. To znaczy, chyba jednak powinnam podnieść tutaj te poziomy wody. Bo my potrzebujemy na samym końcu dopiero tutaj wodę obniżyć. Kurde, nie, użyłam apteczki bez sensu. Dobra, już pies. Z tym. Dobra, tu jest też drabina. Zróbmy tak. Spróbujmy wejść na górę. Już wiem, co musimy zrobić. Tam są pola. A, no i właśnie. I tutaj się chyba teraz nie dostanę. Chyba, że do góry. Nie, za wysoko. Tam jest drążek. Dobra. Czyli jednak popełniam jakieś błędy. Musimy chyba dalej jednak podwyższyć ten poziom wody. Chociaż ja bym najpierw pokonała te aligatory, bo będą mnie potem denerwować. Tylko żeby tam jakoś w miarę bezpiecznie zejść, to widzę, że jest problem.
No stąd cię nie trafię, ni cholery. No, ten etap może być długi, to wam powiem od razu. Już widzę po sobie, że nie mam IQ tutaj. A tutaj się nie da tędy zejść? No jasne, że się da. Tylko, że ja chciałam zejść tak, wiecie, tak nieinwazyjnie, nie? Jestem w stanie tutaj coś trafić? Jestem. Dobra, to się pozbędę tych aligatorów. Ciebie może mi się uda ruszyć. Za daleko jesteś. Ale widzę, że się bagujesz. To lepiej dla mnie. Tak, tu mamy tratwy i trzeba będzie to pootwierać. Jak najbardziej. Dobra, to już czaję, jak to ma działać. Tylko potrzebujemy się w takim razie dostać faktycznie wyżej. Już mi teraz nie będą te aligatory sprawiać kłopotów, więc to chociaż ten plus. Nie wiem tylko, jak ja teraz sobie stąd wrócę. Tędy weszłam. Czy tędy wyjdę, to wątpię. Ha. To świetnie. A, w ten sposób. Oj, tylko nie tak. Dobra, niepotrzebnie zrobiłam to akurat. Dobra, i tędy wyjdziemy stąd. Dobra, przynajmniej aligatory już na mnie będą straszne. Dobra. I możemy wracać wyżej. To tak, podnieśmy sobie poziom wody. O ten kawałek na pewno. Teraz też ważna rzecz, żeby wypatrzeć, gdzie są te skrzynki. Tam jest jedna. I trzeba teraz wykminić, jak się do nich dostać. Tutaj mi to chyba nic nie da, że tędy sobie wrócę. Ale jeszcze raz spróbujemy tędy przejść. No i właśnie, tutaj się nie dostanę. Ale chyba po drugiej stronie się powinnam dostać. To znaczy jakoś tędy. No, dokładnie. No i pięknie. I teraz tutaj. Tam chyba też będzie jedna skrzynia.
Przepraszam, co mi dało wejście tu? Aha, to mi dało, dobra. Dobra, to zróbmy sobie tutaj punkt kontrolny. I tam się mogę dostać na drugą stronę. I tam jest chyba jedna... A, tego mogę używać. Dobra. No tutaj nie... Tutaj doskoczę, ale dalej już będzie problem. Chociaż? Tak, no wejdę na tą kolumnę i co dalej zrobię? Tam jest jedna skrzynka i tam by się przydało od tamtej strony dostać. A, tu są dwie skrzynki, dobra. Tylko, że tutaj nie doskoczymy. A tak, spróbujmy jeszcze tą wodę. Bo podejrzewam, że musi mi być to do czegoś potrzebne. Że ta woda jest tutaj podwyższona na maksa. I spróbujemy jeszcze popływać. Teraz już mnie nic nie zeżre, także mamy ten plus. Kurde, mi się wydawało, że ja mogę na luzie sobie wtedy wchodzić na te miejsca tutaj. A tu wychodzi, że nie mogę. Że jest jednak za wysoko. I tutaj na przykład nie jestem w stanie wejść. Czyli trzeba będzie po prostu poskakać, wychodzi na to. Trochę nie rozumiem, po co mi to wszystko było takie potrzebne. No tutaj nie ma opcji. Tamtędy się trzeba dostać. Dobra, chyba mam plan. No, wyjdziesz? Czemu nie wychodzisz? Mam plan, ta woda nam się przyda później. Już odkryłam, o co chodzi. Czyli najpierw musimy się dostać po tą skrzynkę, która jest po drugiej stronie. Czyli konkretnie mówimy o skrzyni tamtej. I teraz tak, żeby się tam dostać, to musimy przejść naokoło. Z tego, co rozumiem. Czyli tędy. Tutaj bym spróbowała od razu do tyłu. No tak, udało się. I tutaj jest amunicja. Amunicja do pistoletów maszynowych. Ok, czyli maszynowe dopiero znajdziemy. Tam też jest chyba do maszynowych w takim razie. No właśnie. I teraz możemy tu się dostać. I tu powinnam móc doskoczyć. No, tak ledwo, ale się udało. Tam się nie dostanę na górę. Ale powinnam się dostać tutaj. No i o to właśnie chodziło. I teraz to możemy zrzucić. Na dół. Super, jest nawet punkt kontrolny za to. Czego się akurat spodziewałam. I teraz byśmy sobie może ułatwili troszeczkę życie i skoczyli do wody. Dobrze, że wyeliminowałam te aligatory. I tutaj od razu... Ojej, bez sensu w tę stronę.
Dobra, trzeba się dostać teraz naokoło. Zanim wejdziemy wyżej i podwyższymy sobie poziom wody. Tą skrzynkę od razu bym wzięła sobie stąd, zabrała do wody. Jest trochę bieganiny i jest trochę tego, żeby się zorientować, co musimy zrobić. Zdecydowanie trudniejsze to jest niż w legendzie, bo w legendzie to w sumie zagadek jako takich raczej nie było. Wszystko było w miarę klarowne, a tutaj się trzeba zastanowić, gdzie iść, gdzie skoczyć, co zrobić. W legendzie co najwyżej trzeba było pogłówkować odnośnie skarbów. A tutaj trzeba pogłówkować odnośnie wszystkiego. Dobra, i teraz byśmy wrócili sobie na górę. Tylko nie wiem, czy tędy mi powrót coś da. W sumie to powinien. Dobra, i tam się trzeba dostać na drugą stronę i to będzie właśnie tędy. Miałam trochę inny plan, żeby to zrobić. Ale taki plan też mi się podoba. Mimo wszystko powinniśmy być zaraz na miejscu. No i świetnie. Dobra, pudło nam spadło niżej. My teraz też powinniśmy wrócić na dół, ale wrócimy sobie naokoło. Chociaż widzę, że nie muszę naokoło, bo tędy mam też możliwość zejścia. O, tak czułam, że dostanę. Dobra, i wrzucimy sobie tą skrzynkę do wody. Kurde, jest tego pitolenia się, nie? No i dawaj do wody. Sru. I teraz możemy znowu obniżyć poziom wody. Super. I teraz wypadałoby jakoś bezpiecznie zejść. No i świetnie. I teraz jeszcze tu. Super. Otworzyły się nam, otworzyły. Na razie nic z tym nie zrobimy. Musimy wrócić na górę. O, tu jest apteczka. Przyda się. Ej, za późno Linka. No co jest? Dawaj. No i dobra, wracamy.
trzeba się trochę nabiegać. Ale to jest część gry, więc nie będę wam tego wycinać. Po prostu będzie trochę dłuższy etap. I tak aktualnie najdłuższym etapem była świątynia świętego Franciszka? Z tego co pamiętam. Tam chyba około 56 minut. Dobra, i teraz się trzeba dostać... O, jesteśmy od razu akurat tu. I super. I teraz tak, taka rzecz. Mamy tratwę. A gdzie jest druga? Nie powinniśmy mieć dwóch? Moment. A nie, bo jedna nam otwiera tą. Moment. Muszę aż zerknąć. Jest jedna tratwa. Aha, dobra, okej. Czyli wszystko się zgadza. To nieważne. I teraz tak, trzeba pomyśleć, bo my potrzebujemy dostać się tam na górę? Tak. Więc... musimy sobie tą tratwę zabrać ze sobą. Dobra, tu powinno chyba... Dobra, jeszcze tak na wszelki... Dobra, powinna wystarczyć, bo nie mogę jej już nawet ruszyć, więc... chyba działa. A my wracamy z powrotem na górę. A, i to jeszcze nie tędy, no dobra. Okej, tędy. I teraz tędy. Ojeju. Nie, naprawdę jest dużo chodzenia w tym poziomie, ale w sumie on jest naprawdę bardzo fajnie skonstruowany. I ogólnie te poziomy tutaj na tym etapie gry to są jeszcze takie, wiecie, w miarę, bo ja to już mam po prostu... już się obawiam tych w kolejnym miejscu, gdzie będziemy. Jeszcze wam nie zaspoileruję, bo jeszcze troszeczkę zostało. Ale już się obawiam, no nie? Jak tam sobie poradzę? Tam jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o te zagadki i przeciwników. Ale przede wszystkim tam jest problem z pułapkami strasznie duży. I co? I mamy tę tratwę tam, gdzie chciałam? Powinniśmy ją tam mieć. Spróbujmy tam wpłynąć. Na razie jej nie widzę. Ach, nie ma jej tutaj. A to przepraszam bardzo, gdzie jest moja tratwa w tym wypadku? Ej, dziwna rzecz. Ona była tam. Ach, utknęłaś tu. To bardzo niedobrze. To niedobrze, bo ona miała być tutaj. Bo inaczej nie jesteśmy w stanie doskoczyć. Tam, niestety. Także musimy jeszcze raz obniżyć poziom wody, przesunąć jeszcze raz tratwę. O Boże, jeszcze raz wchodzić. Kurde, najgorsze jest to, że już jej nie mogłam przesunąć, nie? To była apteczka w ogóle widoczna. O
Boże, kochany. Potem jeszcze raz się będę musiała tu wspinać. Dobra. Ułatwmy sobie życie. Ta, ona się tam zblokowała centralnie na środku. To niedobrze. Ona dosłownie... Zastanawiam się, czy nawet nie powinnam jej dać tutaj. No i teraz powinno być dobrze. Tylko teraz znowu się trzeba wspiąć na górę. O, będzie dłuższy odcinek. Teraz już powinno być w porządku. A jak nie, to się naprawdę zdenerwuję, nie? No już myślałam, że się nie złapię. No i sprawdźmy, czy się udało. Powinno się udać, chociaż znowu jej nie widzę. No już bliżej nie dało rady. Ojejku, jesteś, kochana. To świetnie. Tutaj jeszcze bym sobie ułatwiła życie, żeby na pewno doskoczę. I przesunęłabym ją sobie kawałek. Świetnie, no nareszcie. No i co? I nurkujemy znowu. Wow! Mamy aż taki prąd? Nie pamiętałam o tym prądzie. Amunicja do strzelby. A przepraszam bardzo, gdzie ja mam sobie stąd popłynąć? No, tędy? To bez urazy, ale ja już widzę, jak umieram. Oho. Mamy to. Ale zanim, to sobie pozbieramy stąd rzeczy, dobra? Bo tutaj jest parę fajnych elementów. I tutaj, jak widzicie, są rzeczy. Potem nie będzie czasu na zbieranie tego. Ja już pod koniec ostatniego odcinka wspomniałam wam, że tutaj będziemy mieli walkę z bossem. No i tak, i będzie tutaj walka z bossem. Okej, do strzelby już nie zbiorę. I z tego, co pamiętam... To jeszcze tam właśnie można popłynąć. I tam nie wiem, czy nie ma jakiejś apteczki przypadkiem. No jest tutaj bardzo sporo tego pływania i bardzo łatwo jest się tutaj mimo wszystko utopić. A nie, tam jest tylko sekrecik. No to ja nie chcę. Też mi się kojarzyło, że jeszcze była jakaś ukryta odnoga. Dobra, tu jest amunicja, której już nie mogłam zebrać. Ach, czy to miejsce nie wygląda jak piekielna arena? Oj, wygląda. I tak jest w istocie.
Aha, dobra, czaję. My tutaj jeszcze musimy otworzyć sobie to miejsce. Tak mi się teraz przypomniało. Tylko gdzie tutaj była ta dźwignia? Ona gdzieś w wodzie była ukryta. Dobra, najpierw zanurkujemy tak. Okej, nie wiem, czy nie tutaj właśnie. No, jak najbardziej. Jest punkt kontrolny. A my wracamy. Dobrze, że się przynajmniej nauczyłam nurkować w Tomb Raiderach, nie? No i co? I mamy otwartą tutaj rzecz. Te pistolety bym sobie wzięła. No i co? I wchodzimy. Jest punkt kontrolny i jest skion. Druga część. Is the God King Tihokan, one of the Triumvirate, keepers of the three pieces of the Skion, leader of the Chosen after the great betrayal caused Atlantis to be lost beneath the waves. You see. Instincts can be expensive, mademoiselle. Yours are going to cost you both pieces of the Skion. That's not a price I'm prepared to pay. Don't be absurd. No job is worth dying for. Yes, it is. No, quick time event kolejny. Problem. No, jak zwykle, co? Dobra, niestety nie zdążyłam. Co jest? Ej, ja nie powinnam zginąć. Ej, to było w chuj dziwne, nie? Z tego da się wyswobodzić. Dobra, no chuj. Dobra, oddawaj to. Okej. No wiedziałam, że teraz się nie uda. Super. Pięknie, mamy jednego z głowy, nie? No i to było głupie już.
Nie zdążyłam, dobra. Teraz też nie zdążyłam. Wiecie co, zmieniłabym broń na te magnumy. Wow, nie zdążyłam. Kurda, puść to. Lara, proszę cię. No i pięknie. Jak mnie rozjedzie, to jesteśmy w dupie. Kurwa, no. No nie wierzę w to. O, Boże. Jak nigdy po prostu, nie? Zmień broń. No. Super. Część formalności mamy za sobą. Dobra, udało się. Dobra. W miarę porówno dostają mnie. Super. Pięknie, jeden jest z głowy. No i powinna to już być formalność teraz. Cudownie. Uff. To było intensywne. Uch, moi drodzy, udało nam się ukończyć poziom Grobowiec Tihokana. No, to było intensywne, trochę walka z bossem była sus, to znaczy, no cóż, tak bywa. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie udamy się do kolejnego miejsca. Trzymajcie się i cześć!